Szanowni Państwo, drodzy koleżanki i koledzy, parlamentarzyści, ale przede wszystkim wszyscy tutaj zgromadzeni. Ja chciałem przede wszystkim podziękować za możliwość tego spotkania, za zaproszenie. Bo ja w ciągu tych 30 kilku lat działalności, już tej legalnej działalności politycznej, byłem prawie wszędzie. Właściwie we wszystkich znanych miastach, i tych dużych, i tych mniejszych. I jedna rzecz mnie omijała. Wizyta w Obocznie. Także szczególnie dziękuję. To ja dziękuję. To ja dziękuję, proszę Państwa, bo to ziemia znana, znana z powiedzeń, znana z tej tradycji, o której Pan Przewodniczący, Pan Minister mówił. Po prostu znana także z pewnych produkcji też, o których tutaj Pan wspominał, szczególnie tych ceramicznych. No krótko mówiąc, ważne polskie miasto, a mnie nie było, a dzisiaj jestem i bardzo się cieszę. Dziękuję, dziękuję proszę Państwa. Dziękuję proszę Państwa. To są rzeczy. Dziękuję. Dziękuję proszę Państwa, ale naprawdę chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć, bo choć tutaj padały słowa pełne optymizmu, ja też jestem pełen optymizmu. Jestem przekonany, że to, co teraz, to jest tylko taki przykry incydent w naszych dziejach, w biegu naszych dziejów. Ale żeby ten incydent był rzeczywiście krótki, to musimy się jednoczyć, musimy pracować, musimy sobie pewne rzeczy uświadomić. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że zadaniem władzy, zadaniem rządu przede wszystkim jest budowanie, jest tworzenie takiej sztafety, gdzie pewne rzeczy się zmieniają, bo to, że partie przy władzy się zmieniają w demokracji, to jest coś zupełnie normalnego, ale w którym jest pewna linia. Właśnie tą linię można określić jako sztafetę. Sztafetę w tej pracy dla Polski. Po to właśnie, żeby była silna, żeby była bogata i co dzisiaj jest szczególnie ważne, żeby była bezpieczna. A dzisiaj trudno mówić o tej sztafecie. Niestety można spokojnie powiedzieć, że ten bieg został przerwany, że zamiast budowy mamy likwidację, że zamiast prawdy, a tylko w oparciu o prawdę można budować coś dobrego, mamy kłamstwo, mamy oszustwo. I to jest ogromnie smutne, ale jednocześnie bardzo łatwe do udowodnienia i co za tym idzie, do tego, by każdy z nas sobie to uświadamiał. Weźmy choćby sprawę obietnic. Padały bardzo często. Padały z naszej strony i gdybyśmy doszli do władzy, to mogę tutaj na każdą świętość przysiąc, że byłyby realizowane. Tak jak były realizowane te, które padały w poprzednich zwycięskich dla nas wyborach. Natomiast jeśli chodzi o naszych przeciwników, to no, gdzie jest te 60 tysięcy albo nawet 72 tysiące wolnych od podatku? Bo mówili 6 tysięcy miesięcznie, no 12 razy 6 czy 6 razy 12 to 72. Otóż nie ma. Gdzie jest te 1,5 tysiąca więcej dla nauczycieli?
Przecież tak naprawdę uczciwie by mogli powiedzieć tylko, że dodadzą kilkaset złotych do tego, co myśmy już zaproponowali. I tak się stało. Żadnego 1500 nie ma. Gdzie są te akademiki za złotówkę, czyli w istocie za darmo? Gdzie jest zerowy VAT? Gdzie jest benzyna po 5,19? Teraz tu jechałem i zapytałem się, po ile była tankowana benzyna. Przeszło 6,80. To jest jednak więcej niż 5,19. To przeszło 30% więcej. Ja wiem, że na różnych stacjach jest troszkę różnie, ale wszędzie dużo, dużo więcej niż to, co było zapowiadane. I można, szanowni państwo, to jeszcze przedłużać. Gdzie jest ten kredyt za 0%? Mało tego, że go nie ma, to jeszcze ograniczają, a w istocie likwidują ten za 2%, który myśmy zaproponowali. Krótko mówiąc, to zwycięstwo, ta legitymacja władzy w niemałej mierze jest oparta o oszustwo. Ale to było oszustwo, to o którym mówiłem w zapowiedziach. Ale było też oszustwo odnoszące się do faktów. Czy nie jedną gigantyczną kampanią kłamstw nie było opowiadanie, że w Polsce jest dyktatura w ciągu tych 8 lat? No jaka dyktatura? Opozycja robi co chce, nie ma żadnej cenzury. Władza, jeżeli chodzi o media, można powiedzieć, jest uderzana ze wszystkich stron, bo media nam sprzyjające to jest wyraźna mniejszość i to nawet wtedy, kiedy było radio publiczne i telewizja publiczna. Bardzo duża część władzy, bo w Polsce samorządy mają bardzo dużą część władzy, jest w rękach opozycji. Opozycja, słowa Neumanna tutaj są całkowicie prawdziwe, dysponuje sądami. Sądy są nasze, tak powiedział. To nie żadne służby go nagrały, tylko jego własni koledzy. A mimo wszystko była mowa o dyktaturze i bardzo wielu ludzi, no przykro mówić, ale w to uwierzyło. Ja nie tak dawno wchodziłem do telewizji, jeszcze wtedy, kiedy były te nasze dyżury w gmachu Taju na Placu Powstańców w Warszawie i zaczepił mnie jakiś młody człowiek i mówi mi, widzi pan, jak się kończy dyktatura? Ja go pytam, panie, jak pan tą dyktaturę widział tutaj? No ale on uciekł. Nie chciał odpowiadać, bo takiej dyktatury nigdzie na świecie nie było i nie będzie. Gdyby była dyktatura, to ci, którzy dzisiaj rządzą i wyprawiają te wszystkie rzeczy, o których często mówimy, chociaż dzisiaj to nie będzie główny temat mojego wystąpienia, łamią konstytucję, łamią prawo, byliby po prostu na drugim świecie albo w więzieniach. Mógłby ich spotkać w prawdziwej dyktaturze los Nawalnego, tego, który zmarł w więzieniu po licznych prześladowaniach i który niewątpliwie został zamordowany. Został zamordowany i ja bym bardzo państwa prosił, żeby państwo ten kolejny akt zbrodniczy ze strony Putina widzieli w szerszym kontekście tych poprzednich aktów zbrodniczych, jeżeli chodzi o jego przeciwników, na przykład Niemcowa, ale także czy Polikowskiej, pani Polikowskiej, dziennikarki, która opisywała zbrodnie w Czeczenii, żeby widzieli to także w kontekście wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Żeby państwo wiedzieli, że ten człowiek się mści i jest gotów na wszystko, na każdą zbrodnię. Kolejną weryfikacją tego jest trwająca już prawie 2 lata, za chwilę będzie 2-lecie tej wojny, wojna na Ukrainie. A więc mamy dzisiaj władzę, która kłamie i opiera cały swój sukces na kłamstwie. A dzisiaj chce uniemożliwić Polakom mówienia prawdy. Chce uniemożliwić dotarcie prawdy do świadomości Polaków. Chce, by przekaz został ujednolicony, tak jak to było w dużej mierze w latach
2007-2015, ale dzisiaj chcą tylko jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej zablokować wszelkiego rodzaju przepływ prawdziwych informacji do świadomości milionów Polaków. I to jest taki pod tym względem fatalny czas, bo te wszystkie przedsięwzięcia to nie tylko łamanie praworządności, chociaż to jest niesłychanie ważne, podstawowe, ale to jest także niszczenie państwa, niszczenie państwa demokratycznego i państwa w ogóle, bo dzisiaj mamy tego rodzaju anarchię, na przykład w sądownictwie, nie tylko w sądownictwie, że można mówić o niszczeniu polskiego państwa. I elementem tego niszczenia, niszczenia naszej przyszłości, która tak pięknie się w ciągu ostatnich lat zapowiadała. Dziś dostałem kolejne potwierdzenie. Polska wśród krajów OECD, bo to na pewno nie tylko o Unię Europejską chodzi, jest na drugim miejscu. Tylko Chorwacja jest troszkę przed nami, ale jeszcze to się z różnych względów, nie będę tego tłumaczył, wyrówna, jeżeli chodzi o wzrost w ciągu ostatnich 4 lat. Wzrost w czasie tych najcięższych kryzysów. Powtarzam, gdzie indziej... Na ogół jest stagnacja, czasem nawet cofanie się do tyłu. A u nas powolny, bo 2,5% rocznie, to tak można w zbliżeniu powiedzieć troszeczkę mniej, no bo to jest procent składany, każdy z Państwa wie, co to znaczy, ale w tym wypadku przy takich małych wartościach to ten procent składany nie ma wielkiego znaczenia. To jest mniej więcej 2,5% rocznie. To nie jest to, co byśmy chcieli. My byśmy chcieli wyraźnie więcej. No ale to był czas bardzo ciężkich kryzysów i mamy porównanie z innymi krajami. A co oni robią, szanowni państwo? Oni likwidują kolejne nasze programy. Program obwodnic, to było tutaj już wspomniane, ale także, chociaż nie, to tutaj tylko koleżanka mi wspominała, więc to tylko było dla mnie wspominane. Pani poseł, otóż ten program to było ułatwienie życia dla bardzo wielu miast, 100 polskich miast do 2030 roku. Jest w tej chwili zwijany. Program przeciwko wykluczeniu komunikacyjnego, Kolej Plus, także w tej chwili zwijany. Naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa. Ale sprawa energii atomowej, całkowicie fundamentalna dla naszej przyszłości. Także jest w tej chwili atakowana i można powiedzieć, że to są zapowiedzi zwijania. Program budowy CPK, to przecież bardzo niedaleko stąd. No niesłychanie ważny dla naszej przyszłości, dla naszego rozwoju ekonomicznego. Tak, tak, CPK, tak, dziękuję. Proszę Państwa, ale wszystkie programy na zachodzie i północnym zachodzie Polski, te związane z regulowaniem Odry, przywróceniem jej żeglowności, programy rozwoju portu w Świnoujściu, a także w Gdańsku, to wszystko jest w tej chwili kwestionowane. Ale w tej chwili dochodzi do tego, że kwestionowane nawet są inwestycje zagraniczne te w najnowocześniejszy, super nowoczesny przemysł, dające przy tym tysiące nowych miejsc i to dobrze płatnych miejsc pracy. Też jest to kwestionowane. No, kwestionowane jest, proszę Państwa, nasze bezpieczeństwo, bo ta koncepcja, która była realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, to była koncepcja
takiego wzmocnienia naszych sił zbrojnych, żeby one działały odstraszająco, żeby agresja wobec Polski była nieracjonalna, żeby nasi przeciwnicy, no wiadomo, że to mogą być tylko Rosjanie, wiedzieli, że to się po prostu nie uda. Jeżeli na przykład kupowaliśmy aż 500 hajmarsów i jeszcze do tego 200 podobnych wyrzutni koreańskich, to przecież nie dla zabawy. I nie dlatego, że ja, który wtedy to wszystko nadzorowałem i kierowałem tym programem, otóż, że ja chciałem się bawić w żołnierzy. Tak jak to młodzi chłopcy się bawią. Nie, proszę Państwa, to było zwrócenie się do sztabu generalnego z takim pytaniem. Czego potrzebujemy, jeżeli chcemy być w stanie sami zatrzymać atak rosyjski? I myśmy dostali odpowiedź w dwóch wersjach. Jedna, można powiedzieć w skrócie, więcej żołnierzy, druga więcej broni. My wybraliśmy tą więcej broni, bo w polskich warunkach obecnych więcej żołnierzy jest trudniej zdobyć niż więcej broni. I tak musimy tą armię bardzo powiększyć, ją powiększaliśmy przez cały czas. Ale to jest koncepcja, która ma zabezpieczyć pokój w Polsce. Pokój dla państwa rodzin, dla rodzin wszystkich Polaków, także naszych najzacieklejszych przeciwników. I ona po cichutku też jest ograniczona. Był tutaj ostatnio z wizytą u naszego byłego już dzisiaj niestety znakomitego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, ambasador Korei Południowej. Z niepokojem, co z tymi zakupami tam. Był przedstawiciel, czyli właściwie byli, powinienem użyć liczby mnogiej, dwóch wielkich firm amerykańskich, które produkują właśnie HIMARSy i inne rodzaje broni, które zamówiliśmy, też zaniepokojeni tym, że te programy mają być ograniczane. A powtarzam, te ilości są rzeczywiście imponujące. Nikt nie ma 500 hajmarsów. Do tej pory w ogóle wyprodukowano tylko 400 kilkadziesiąt. Chociaż to broń wymyślona w latach 80. Ale myśmy tego nie robili, jeszcze raz powtarzam, dla zabawy. Tylko dlatego, że tak oceniali ci, którzy się na tym znają. To jest ich zawód. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z takim wielkim i wielostronnym programem likwidacyjnym. No i jest to, o czym chyba już tutaj jednak tym razem się nie pomylę, pan minister wspominał, to znaczy Polska Lokalna. Program, który był naprawdę ogromnie istotny i mógłby być ogromnie istotny nadal. Bo my nie przyjmujemy i nie przyjmiemy. Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie nigdy tego, że Polacy mają się dzielić na różne kategorie. W zależności od miejsca urodzenia. To, co tworzyliśmy. Drogi, szkoły, szpitale, ale także różnego rodzaju ośrodki kultury najróżniejszego typu. Także sieć internetową, tego szybkiego internetu. Ośrodki, które miały służyć temu, by można było przez internet załatwić wiele spraw, których dzisiaj przez internet załatwić nie można. Żeby to było w każdej gminie. I mnóstwo innych przedsięwzięć. To miało tą Polskę lokalną całkowicie zmienić. Oczywiście, no nie w ciągu 3 lat, bo cudów nie ma, ale to nie był okres, ten przewidywany okres finału całej operacji, jakiś bardzo długi na pokolenia. To miało być w ciągu pewnie 15-20 lat. Mieliśmy doprowadzić do tego, że te różnice, te przepaści, które jeszcze ciągle trwają, mają być, czy miałyby być zlikwidowane. I ta idea miała być zrealizowana. Niesłychanie ważna dla Polski idea, bo
równość Polaków, demokracja, naród jako wspólnota, to nie może być fikcja. To, proszę Państwa, muszą być fakty. To muszą być fakty. Nie. Tak, proszę Państwa, bądźmy razem, ale z tego bądźmy razem musi coś praktycznego wynikać. Przynajmniej równe szanse Polaków. Bo bez tego, to bądźmy razem, to jest po prostu slogan. My chcemy z tego sloganu zrobić rzeczywistość. Oni tego nie chcą. Zdecydowanie nie chcą. Ale dodać tutaj trzeba jeszcze jeden ważny i tak widoczny dzisiaj problem. To jest problem polskich rolników. Szanowni Państwo, to jest dzisiaj tak, że ja mogę bez żadnego wstydu, każdy może to sprawdzić choćby w internecie, powiedzieć, że prawie rok temu w kwietniu zeszłego roku podczas wystąpienia we wsi Łyse, znane miejsce, chociaż wieś, skądinąd wieś, w której jak zaczynaliśmy rządzić przed tymi naszymi programami było 17 kilometrów rur kanalizacyjnych, a w tym momencie, kiedy tam byłem, było już 200. I to jest miara tego postępu, tej zmiany. Otóż ja tam mówiłem, i taki był plan, to była decyzja naszej partii o sprawie ukraińskiej, ale w tym aspekcie, który przedtem nie był poruszany, to znaczy zagrożeń dla polskiego rolnictwa. Mówiłem, że my musimy podjąć decyzję, niezależnie od decyzji Unii Europejskiej, o ochronie polskiego rolnictwa. I mówiłem też, że to muszą być decyzje trwałe. Powiedziałem tam wyraźnie, nawet jeśli skończy się wojna, czego sobie życzymy i chcemy, żeby Ukraina zwyciężyła. I będziemy chcieli zawrzeć z naszymi przyjaciółmi za wschodniej granicy, południowo-wschodniej granicy, trwały układ polsko-ukraiński, to on musi gwarantować ochronę polskiego rolnictwa, bo one nie ma żadnych szans z rolnictwem ukraińskim i nie możemy wielkiej części naszej gospodarki, naszej tradycji, naszej polskości zniszczyć w imię porozumienia z innym państwem. I chcę tutaj, z tego miejsca zaapelować do tego obecnego rządu. Z trudnością te słowa wypowiadam, ale chcę jednak zaapelować. Wprowadźcie te ograniczenia, o których myśmy mówili i wbrew oporowi Unii Europejskiej żeśmy je wprowadzili. Ochrońmy polskich rolników przed tym niebezpieczeństwem. Twardo. Ale musimy bronić polskich rolników także przed tym drugim, które przychodzi z zachodu. Przed tym wszystkim, co jest wyrazem pewnego szaleństwa, ale także pewnych interesów, które funkcjonują na zachodzie. To jest, proszę Państwa, to, co dzisiaj się zupełnie niesłusznie nazywa Zielonym Ładem, bo to jest może i zielony, ale nie ład. My jesteśmy za ochroną środowiska. My chcemy, by polska przyroda, która jest piękna, potrzebna, jest, można powiedzieć, w lepszym stanie niż na zachodzie Europy,
żeby ona została ocalona. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale my nie możemy z tego powodu popadać w szaleństwo. Twierdzić, że zwierzęta są zagrożeniem dla przyrody. Nie możemy twierdzić, chociaż tego nikt wprost nie mówi, ale tak naprawdę wynika to z tych propozycji, które padają. Że my wszyscy, proszę Państwa, po prostu ludzie jesteśmy zagrożeniem dla przyrody, bo z tego by wynikało jedno, no powinniśmy po prostu zbiorowo popełnić samobójstwo. No tak, bo ludzie przecież muszą jeść, też coś tam z siebie wydzielają, no i to wszystko w ramach tego sposobu myślenia jest dla przyrody szkodliwe i niszczy, zmienia klimat. Szanowni Państwo, ja nie będę się tutaj wdawał w rozważania dotyczące przyczyn zmian klimatu. Wiem tylko jedno, że nie tylko w wielkich interwałach czasowych, takich na setki tysięcy i miliony lat, ale także w ciągu na przykład ostatniego tysiąclecia, czy już 1050-lecia przeszło historii Polski, klimat się zmieniał. Były epoki bardzo ciepłe, na przykład w XV wieku, szczyt około 450 roku i były epoki bardzo zimne, na przykład 1600, 1720, 1740, ale to się ciągnęło jeszcze do XIX wieku. Mówi się nawet o małej epoce lodowcowej. No, kilkanaście tysięcy lat temu i kilkadziesiąt lat tysięcy temu były kolejne epoki lodowcowe, gdzie ta ziemia, na której tutaj w tej chwili jesteśmy, była pod bardzo grubą warstwą lodu. I co prawda naukowcy chyba nie potrafią tak do końca tego wyjaśnić, ale tak po prostu jest. I nie ma powodu sądzić, że i tym razem nie następują właśnie tego rodzaju zmiany. Nie wiem, czy to prawda, to co w tej chwili powiem. Być może ten naukowiec wybitny, ale już na emeryturze, więc mu nic nie mogą zrobić, sam to mówił, że dlatego się ośmiela to powiedzieć, że już właśnie nic mu nie można zrobić. Otóż on powiedział, że to wszystko, co ludzie robią dla zanieczyszczenia atmosfery, to jest mniej więcej tak, jakby w wielkiej hali sportowej zapalić zapałkę, jedną zapałkę. Bo to, co wydziela z siebie przyroda, także wulkany, ale nie tylko, po prostu normalnie funkcjonująca przyroda, oceany, to jest, proszę Państwa, o tyle razy większe od tego, co wynika z działalności ludzi, że to w ogóle nie ma porównania i trudno tutaj mówić, żeby to mogło mieć jakiś bardzo poważny wpływ na zmiany klimatyczne. Ale być może jednak rację mają ci, którzy mówią, że te zmiany mają jakieś znaczenie i że może pewne ograniczenia są potrzebne, ale one muszą być wprowadzane spokojnie i nie tak, żeby zniszczyć wszystko, żeby ludziom nie dawać jeść, żeby ludzi zmuszać do tego, by nie mieszkali we własnych domach, bo podatki od tego będą tak wielkie i te wymogi przy budowie będą tak wielkie, że to będzie niemożliwe. I tak dalej, i tak dalej. Bo przecież cały ten plan to jest po prostu plan kompletnego zmienienia wszystkiego, co jest dzisiaj naszym życiem. A już w szczególności jest zmianą tego wszystkiego, co jest naszym planem na przyszłość. I to może być przyszłość bardzo niedaleka, żebyśmy w końcu mogli żyć tak jak na zachodzie Europy, w takich warunkach. Polska jest na tej drodze i za naszych czasów była na tej drodze, postępując ku celowi szybko. Dzisiaj próbuje się Polskę z tej drogi zawrócić. Nie możemy się na to zgodzić, proszę Państwa.
Tak, proszę Państwa, na to nie może być zgody. Ale jeśli chcemy przekonać tych, no jak się okazało, nieprzekonanych, bo przecież wybory wypadły tak, jak wypadły. Jak one wyglądały, jakie tutaj chwyty zastosowano, to jest inna sprawa. No ale fakty są faktami. Nawet jeżeli można by jakoś tam skorygować trochę ten wynik, no to oni, mówię o całej tej koalicji 13 grudnia, uzyskali więcej głosów niż my. I to jest dość wyraźna różnica. Musimy się starać przekonywać wszystkich, także tych, którzy byli tym razem, albo być może nawet byli od początku przeciw nam. A po to, żeby przekonywać, to musimy oczywiście mówić i bronić polskiej praworządności, bronić konstytucji, chociaż ona ma takie mankamenty i tak bardzo już dzisiaj jest łamana, że trzeba sobie jasno powiedzieć, potrzebna jest nowa konstytucja. Bo przecież gdyby na przykład w Polsce dzisiaj prezydent miał rzeczywiste instrumenty, żeby wypełnić swój obowiązek z artykułu 126 Konstytucji ust. 1, między innymi obowiązek obrony Konstytucji, to tego wszystkiego by nie było. Nie byłoby zajmowania telewizji przy pomocy siły. Nie byłoby tego wszystkiego, co wyprawia się w tej chwili w prokuraturze. Nie byłoby tych wszystkich przedsięwzięć, a ich jest mnóstwo. Nie o wszystkich się wie, nie o wszystkich się pisze, które konstytucje, ustawy łamią. Prezydent byłby w stanie temu zapobiec. Jaką metodą? No to oczywiście można różne metody wpisać do ustawy zasadniczej, ale to nie powinno być tak, żeby rząd, który uzyskał większość, mógł w ten sposób postępować. A dziś zapowiada jeszcze napad na Trybunał Konstytucyjny i być może za chwilę będziemy mieli kolejny element, no już szczególnie bulwersujący, jeżeli chodzi o naruszania porządku konstytucyjnego i po prostu zwykłego porządku w państwie. I to wszystko jest ważne. Ale ważne jest także to, co my zaproponujemy naszym rodakom na przyszłość, na ten czas, kiedy wrócimy do władzy. Musimy pracować nad programem, musimy go przedstawiać. Ja chcę Państwa zapewnić, że my, podtrzymując to, co robiliśmy i co będziemy kontynuować, choćby to CPK czy energię atomową, bo bez energii atomowej po prostu żadnej czystej energii tak naprawdę być nie musi. No, nie może, przepraszam, ta z wiatraków czy ze słońca, no to jest energia, która musi być zawsze zabezpieczona równoważną siłą energii o charakterze trwałym, no, bo wiatru w Polsce jest nie za wiele. Słońca też, no, nie jesteśmy na Saharze i Bogu dzięki, że nie jesteśmy. Ale z tego punktu widzenia, no, to jest tego słońca za mało. Nawet offshory, czyli te wiatraki na morzu, na Bałtyku, no, nie mają takiej ogromnej wydajności. Zresztą nigdzie nie mają. Anglicy się zdecydowali na budowę kilku przynajmniej, jeśli nie 10 elektrowni atomowych, dlatego że mieli te wielkie offshory. Była flauta, jak to się mówi, czyli po prostu nie było wiatru na Morzu Północnym, gdzie tych wiatrów jest dużo więcej niż na Bałtyku. I oni się zorientowali, że muszą to po prostu jakoś zabezpieczyć. Czyli krótko mówiąc, my musimy obok tego, co już jest, co robiliśmy, co chcemy kontynuować, przedstawiać także inne pomysły, inne drogi, którymi mamy iść znów ku temu celowi, którym jest Polska silna, Polska niepodległa, to chcę bardzo mocno podkreślić, bo i ta niepodległość jest dzisiaj zagrożona tymi zmianami, które są proponowane w Unii Europejskiej. Polska bezpieczna, także wewnętrznie. Pamiętajcie i nie dajcie się Państwo oszukać. To, co robią partie dzisiaj rządzące,
to jest wsparcie przedostatniego etapu tej decyzji, która oznacza, że już za 2 lata albo będziemy płacić, albo w Polsce pojawi się bardzo wielu cudzoziemców i życie w Polsce się zmieni. I to nie zmieni się na lepsze, szanowni państwo, tylko zmieni się na gorsze. Jak to jest, to państwo widzicie. Bez zgody Polaków. I nie wierzcie w te wszystkie nieprzychodzenia na posiedzenie komisji. Ta pani nie przyszła, ale oddała pewnemu hiszpańskiemu europosłowi swój głos. I ten głos był oczywiście za. No to jest takie udawanie, że my tak naprawdę to jesteśmy przeciw, tylko no może nam nie wypada. Proszę państwa, co to znaczy nie wypada w polityce w tak ważnych sprawach? Co to w ogóle znaczy? Co to polityka, to jest jakiś bal? No w polityce, szczególnie tej dawnej, no, bale bywały. Dzisiaj już może dużo, dużo rzadziej, ale też może bywają. Ale polityka to jest twarde zabieganie o interesy własnego narodu, własnego społeczeństwa. A tu ten interes jest naprawdę naruszany w sposób radykalny. I dlatego, i tu musimy powiedzieć nie. Ale to, proszę państwa, był taki wtrend, bo ja mówiłem o tym, gdzie musimy powiedzieć tak. I chociaż nie mogę państwu przedstawić już tych nowych programów, nowych pomysłów, znacie państwo te dawniej realizowane, a dzisiaj bardzo często przerywane. I my do nich wrócimy. Ale chcę powiedzieć jedno. Bądźmy razem i budujmy razem. Bądźmy razem i budujmy razem, proszę państwa. To jest nasze hasło. To jest nasze hasło dzisiaj, kiedy jesteśmy w opozycji i to jest nasze hasło na nasz powrót do władzy. I to chciałem państwu powiedzieć, że tylko wysiłek, wspólna praca, dyscyplina i co bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, jedność, jedność i jeszcze raz jedność. To może być gwarancja naszego zwycięstwa, tego, że będziemy razem, zwyciężymy i będziemy razem budowali taką Polskę, jakiej chcemy. Niepodległą, wolną, Polskę wolnych Polaków, ale Polskę jednocześnie silną, zamożną, liczącą się w świecie. Nie na zasadzie poklepywania po plecach, tylko na zasadzie przeświadczenia innych, że jest Polska rzeczywistą siłą, z którą się trzeba liczyć. Dziękuję państwu.